Siema widzowie, z tej strony znowu ja. Dzisiaj trochę odejdziemy od tematów, które poruszaliśmy w ostatnich odcinkach, czyli isekaje, miecze, walka, koksiarski bohater, etc. Dzisiaj trochę pogramy na uczuciach, na nerwach, bo co innego można zrobić, kiedy twoja była zostaje twoją przyrodnią siostrą. Zapraszam do oglądania. No i dobra, lecimy. Dzisiaj będziemy mieli raczej delikatnie krótszy odcinek niż zawsze, ponieważ fabuła naszego dzisiejszego anime jest dość prostoliniowa, ale mimo tego wciąż ciekawa i warta zobaczenia. Nasza dwójka bohaterów, która tworzyła parę za czasów gimnazjum, przy końcowym roku, przed egzaminami końcowymi, które są w Japonii, podejmują wspólną decyzję, aby ze sobą zerwać. Powodem zerwania jest wiele kłótni i ogólnego niedogadywania się ze sobą, dlatego tak postanowili, że potoczy ich się dalsza sytuacja. Mieli całkiem niezłą myśl, zerwanie przy końcu roku, gdzie zaraz po wakacjach idą do nowej szkoły. Nowa szkoła, nowe miejsce, nowi ludzie, nowy start, jak to mówią. No ale tak kurwa nie do końca. W tym momencie ich rodzice postanawiają się ze sobą spiknąć i zamieszkać razem. Co końcowo przeobrażają się we wspólne mieszkanie ze swoją siostrą, która jest tak naprawdę twoją byłą, z którą zerwałeś dość niedawno. Trochę pogmatwana sytuacja, która raczej nie może się dobrze skończyć, co widzimy już po pierwszym odcinku, że te uczucia tak całkiem nie zgasły. Dlatego dla fanów takiego romansu raczej będzie to spoko odcinek, spoko anime. Taka sytuacja, no, jak możemy się domyślać, dobrze się nie może skończyć, ale można się domyślać, ale też niekoniecznie. Powiem tak, może się źle skończyć, może się dobrze skończyć, ale żeby dowiedzieć, co trzeba zrobić, kurwa obejrzeć, dlatego obejrzyjcie sobie. Tak i podsyłam wam ciekawostkę dzisiaj i raczej na tym skończymy dzisiejszy taki kurwa krótszy odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Możecie też pisać luźne propozycje w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, może jakiegoś OP ziomka, może jakąś kurwa isekaja, może jakieś inne polowanie na demony. Piszcie śmiało, zawsze z chęcią sprawdzamy propozycje. Otrzymajcie się, do wszystko, piąteczka i cześć.